Przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości pod powierzchnią cieczy. Gęstość cieczy wynosi około. Patrzymy sobie na wykres. Na osi Y mamy ciśnienie, na osi X mamy głębokość. I widzimy, że jest to zależność prostoliniowa, i nawet zaznaczono nam tutaj punkt przecięcia, żebyśmy mogli sobie dokładnie odczytać wartość P i wartość H. Wzór na ciśnienie hydrostatyczne jest następujący. Ciśnienie hydrostatyczne dane literą P jest równe gęstość cieczy razy przyspieszenie grawitacyjne. Razy wysokość słupa cieczy, czyli w tym przypadku będzie to po prostu głębokość, bo jest to ilość cieczy, która znajduje się nad poziomem, w którym mierzymy ciśnienie. Jeżeli chcemy na przykład tutaj zmierzyć ciśnienie, to bierzemy wysokość słupa cieczy, które się znajduje nad tym poziomem H, czyli jest to po prostu głębokość pod powierzchnią cieczy. Widzimy, że aby obliczyć gęstość, należy przekształcić ten wzór. Dzielimy przez g razy H. Po lewej zostanie P przez G razy H i jest równe ro. Wartość P i wartość H odczytujemy z wykresu. Widzimy, że P wynosi 2400 paskali. Natomiast H 12, ale uwaga, centymetrów. Będziemy więc musieli sobie przeliczyć jednostki. Ro jest równe 2400 przez. Ponieważ jest wartość około, to zapewne mamy wziąć G równe 10 m na sekundę kwadrat, żeby nam wyszedł jakiś ładny wynik. I H to jest 12 cm, czyli 0,12 m. Ciśnienie zaś mieliśmy podane w paskalach. Co to jest paskal? Jeżeli przypomnimy sobie definicję ciśnienia, to P to jest F przez S. W takim razie Pascal to jest newton na metr kwadrat, bo jednostka siły to jest newton, a jednostka powierzchni to jest metr kwadrat. W takim razie tu mamy Pascal, czyli newton na metr kwadrat. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje z jednostkami. Na razie zajmijmy się liczbami. 2400 podzielone przez 10 razy 0,12, czyli przez 1,2. A jednostki Newton to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, bo siła to jest masa razy przyspieszenie. Jednostką masy jest kilogram. Jednostką przyspieszenia jest metr na sekundę kwadrat. To jeszcze było dzielone przez metr kwadrat, a w mianowniku stał metr razy metr, czyli metr kwadrat, i to było przez sekundę kwadrat. Jeżeli na to popatrzymy, to sekunda kwadrat się skróci, metr się skróci z jednym kwadratem i zostanie kilogram na metr sześcienny. czyli taka jednostka gęstości, jaka powinna wyjść. Natomiast zastanówmy się nad tą liczbą. Jeżeli przesuniemy sobie tutaj ten przecinek w tę stronę, to tutaj musielibyśmy dopisać 0 i byśmy mieli 24 tysiące podzielone przez 12. Tak przesunęłam przecinek, czyli pomnożyłam licznik i mianownik przez 10. 24 na 12 daje 2 i jeszcze te 3 zera. Raz, dwa, trzy. W takim razie gęstość cieczy wynosi około 2000 kg na m3, czyli odpowiedź C. Rysunek przedstawia trzy naczynia z wodą. Siła nacisku cieczy na dno naczynia jest równa jej ciężarowi: A w naczyniu pierwszym, B w naczyniu drugim, C w naczyniu trzecim, D w każdym z tych naczyń. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że siła nacisku jest równa ciężarowi no, w każdym z tych naczyń, czyli że odpowiedź D jest prawidłowa. Ale to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj poza tym, że działa siła ciężkości, to działa jeszcze siła parcia. Siła parcia jest związana z tym, że w cieczy przenoszone jest ciśnienie. I to ciśnienie jest przenoszone w całej objętości. I teraz z ciśnieniem przenoszonym w objętości jest y, związana siła. W takim razie na ścianki naczynka, tak samo jak na podłoże, działają pewne siły wynikające z tego, że właśnie przenoszone jest ciśnienie. W takim razie na ściankę jest... Tutaj wywiera na pewna siła, na tę ściankę również i na podłoże, oczywiście też. Z trzeciej zasady dynamiki Newtona wiadomo, że jeżeli cząsteczki wody wywierają nacisk na ściankę, to również ścianka wywiera nacisk na cząsteczki wody. I teraz siła, którą działa ścianka, ma taką samą wartość, jak ta siła, którą woda działa na ściankę, ale przeciwny e, zwrot. Czyli jeżeli ja chciałabym tutaj narysować siłę, którą ścianka będzie działała na naczynko, to ta siła będzie skierowana w ten sposób. I widać, że te siły się znoszą. W związku z tym jest nacisk wywierany tylko przez siłę parcia, która jest skierowana do dołu. W takim razie w naczyniu numer 1 faktycznie siła nacisku jest równa ciężarowi. Natomiast co w przypadku, na przykład naczynia numer 2? W naczyniu numer 2 jest taka sytuacja, że te siły parcia, które tutaj działają, taka siła parcia działa prostopadle do ścianki. W takim razie możemy ją rozłożyć na dwie składowe. Jedna składowa jest tutaj, zaś druga składowa jest tutaj. Jeżeli zrobimy to samo po drugiej stronie i rozłożymy tę siłę, na składowe. To jedna składowa jest tutaj i druga składowa jest tutaj. Jeszcze raz. Ta siła wynika z trzeciej zasady dynamiki Newtona i z tego, że ciśnienie rozchodzi się w całej objętości. W takim razie z ciśnieniem w tym miejscu związana jest pewna siła, którą woda naciska na ściankę naczynia i z trzeciej zasady dynamiki Newtona ta ścianka naciska również na wodę taką siłą. Widać więc, że to parcie, które jest do dołu i stanowi siłę ciężkości, jest pomniejszane o pewne siły, które działają do góry, tak? O sumę tych sił, bo te składowe się dalej znoszą, ale te składowe będą się dodawać. W takim razie tutaj y, siła nacisku jest naprawdę mniejsza od siły ciężkości, ponieważ właśnie tutaj y, ta siła, którą ścianka działa na cząsteczki czy odciąża w pewien sposób dno. Sytuacja jest odwrotna w naczyniu numer 3, bo jeżeli tutaj się, o, źle je narysowałam jeszcze raz, bo jeżeli tutaj przypatrzymy się, jaka jest sytuacja, no to okaże się, że siły pochodzące od tych ścianek się znoszą, natomiast pojawiają się dodatkowo tutaj siły działające ze strony no tej ścianki. Tak? Więc nie dość, że jest tutaj jakaś siła ciężkości FC, to jeszcze do niej dodają się te składowe siły. W takim razie w tym przypadku siła nacisku będzie większa od siły ciężkości. W takim razie w tym zadaniu prawidłowa jest odpowiedź A, że siła nacisku cieczy na dno naczynia jest równa ciężarowi w naczyniu numer 1, a nie w każdym z tych naczyń. Do trzech naczyń o jednakowych dynach wlano po jednym litrze wody. Parcie wody na dno naczynia A jest jednakowe we wszystkich naczyniach, B jest największe w naczyniu pierwszym, C jest największe w naczyniu drugim, D spełnia nierówność P1, jest mniejsze od P2, jest mniejsze od P3. Czytamy jeszcze raz zadanie. Mamy trzy naczynia o jednakowych dynach, czyli tu jest dno S, tu jest dno jakieś S i tu jest jakieś dno S. I pytają nas o parcie wody na dno naczynia. Co to jest parcie wody? No to jest po prostu siła, która będzie tutaj działała. I teraz, czy ona będzie taka sama dla wszystkich tych naczyniek, czy będzie ona różna? I dlaczego? Ja już tu narysowałam wektorki różne e, i zaraz pokażemy sobie, że tak to faktycznie naprawdę wygląda. Dlaczego? Parcie wody jest związane właśnie z siłą parcia. I skąd tą siłę oparcia weźmiemy? Ciśnienie to jest stosunek siły, która działa na jakąś powierzchnię. I ta siła to jest właśnie siła parcia. To F jest w takim razie równe P razy S. S jest takie samo dla każdego z tych naczyń. Natomiast co z ciśnieniem? Co z ciśnieniem, które jest wywierane w tym miejscu? Od czego zależy to ciśnienie? Jest to ciśnienie hydrostatyczne. Dlatego jego wartość wynosi ro razy g razy h. Gęstość cieczy, która jest taka sama w każdym z tych trzech naczyń, przyspieszenie ziemskie, które jest takie samo w każdym z tych trzech naczyniek, natomiast wysokość słupa cieczy jest różna. Tutaj jest słup cieczy h1, tu jest słup cieczy h2 i w końcu tu jest słup cieczy h3. Możemy zapisać, że h1 jest większy od h2, jest większe od h3. Widać, że ciśnienie jest wprost proporcjonalne do wysokości słupa cieczy. Dlatego też można zapisać, że P1 jest większe od P2, jest większe od P3. Skoro tak, to wracamy tutaj. S jest stałe, zmienia się P i wprost proporcjonalnie do P zmienia się ta siła, a właściwie siła parcia powoduje ciśnienie o różnych wartościach. Skoro mamy ciśnienie P1, to tu jest siła F1. Która jest większa od siły F2, która jest większa od siły F3. Czyli tak jak tutaj tymi czerwonymi strzałkami narysowałam. W takim razie, parcie wody na, dna, na, na dno naczynia nie jest jednakowe we wszystkich naczyniach, tylko jest największe w naczyniu pierwszym. I nie spełnia na pewno nierówności, że P1 jest mniejsze od P2, jest mniejsze od P3, bo napisaliśmy, że ta zależność jest dokładnie odwrotna. Sześcian oboku A równym 10 cm zanurzono całkowicie w wodzie na głębokość 2A. Parcie cieczy na dolną podstawę jest równe. W tym zadaniu, podobnie jak w poprzednim, skorzystamy sobie ze wzoru na siłę parcia. Tak jak wcześniej, ciśnienie to jest siła, która działa na powierzchni, W takim razie ta siła, będąca siłą parcia, jest równa P razy S. I musimy sobie na podstawie danych wyznaczyć właśnie ciśnienie i pole powierzchni. Ciśnienie, zacznijmy od tego, to jest gęstość cieczy, w tym przypadku wody, razy przyspieszenie ziemskie, razy wysokość słupa cieczy. A jaka jest wysokość słupa cieczy? To jest ta wysokość, która jest od góry cieczy aż do dna, czyli stąd dotąd. Skoro zanurzenie na głębokości 2a i jeszcze sześcian no ma tutaj krawędź a, no to chodzi nam o ciśnienie na głębokości 3a. W takim razie to H wiemy, że jest równe 3a. Czyli możemy zapisać, że P jest równe gęstość wody razy przyspieszenie ziemskie razy 3a. I to będziemy sobie wstawiać tutaj. Co z powierzchnią? Pole powierzchni sześcianu to jest po prostu a kwadrat, bo to jest pole kwadratu o boku długości a. I to też wstawiamy. Więc można zapisać F jest równe Rowody razy g, razy 3a, razy a kwadrat. Czyli 3a do trzeciej, rowody razy g. I patrzymy, czy mamy wszystkie informacje. A mamy podane. Gęstość wody jest znana, wynosi 1000 kg na metr sześcienny i przyspieszenie ziemskie jest znane, wynosi około 10 m na sekundę kwadrat. Możemy obliczyć siłę. Ta siła jest równa 3 razy. Ważne, żeby za a podstawić wartość nie w centymetrach, tylko w metrach. Czyli podstawiamy 0,1 metra, podnosimy to do potęgi trzeciej, mnożymy przez gęstość wody, czyli 1000 kg na metr sześcienny i wreszcie mnożymy przez przyspieszenie ziemskie 10 m na sekundę kwadrat. Widzimy, że będzie 3 razy 0,1 do potęgi trzeciej, to jest po prostu 10 do minus trzeciej, bo 10 do minus pierwszej do potęgi trzeciej daje 10 do minus trzeciej. Tu jest 10 do trzeciej, a tu jest po prostu 10. Jeżeli to pomnożymy, 10 do minus trzeciej razy 10 do trzeciej da po prostu 1 i razy 10 jeszcze. No to piszemy. Patrzymy na jednostki. Metr do trzeciej. I ten metr do trzeciej się skróci, zostanie kilogram razy metr na sekundę kwadrat, czyli po prostu Newton. W takim razie wyszło nam 30 Newtonów, i faktycznie jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź A. Stosunek ciśnień hydrostatycznych słupa wody o wysokości 1 metra na Księżycu i na Ziemi w przybliżeniu jest równy. Jest to typowe zadanie, które łączy właśnie tutaj wiedzę z grawitacji z jakimś innym obszarem fizyki. Bardzo często to się zdarza właśnie w momencie kiedy w danym wzorze występuje przyspieszenie grawitacyjne bo wówczas w takich wzorach po prostu zamiast przyspieszenia ziemskiego trzeba wstawić przyspieszenie które jest na księżycu tak samo będzie po prostu w tym zadaniu mamy obliczyć stosunek ciśnień hydrostatycznych ciśnienie hydrostatyczne to jest gęstość razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość i teraz tak wysokość słupa Wody nie zmieni się na Ziemi i na Księżycu, to jest po prostu jeden metr. Gęstość cieczy nie zmieni się, gęstość wody się nie zmieni. Natomiast zmieni się e, przyspieszenie grawitacyjne. I wiadomo, że na Ziemi to przyspieszenie jest około 6 razy większe niż na Księżycu. Wobec tego, jeżeli będziemy robić taki stosunek, Stosunek ciśnienia na Księżycu do ciśnienia na Ziemi to możemy napisać RO razy G na Księżycu razy H przez RO razy G na Ziemi razy H. Gęstość się skróci, wysokość słupa cieczy się skróci. Zostanie stosunek GK do GZ. Przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu do przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi. I widzimy, że tu jest GK, a G na ziemi, oczywiście tu powinno być Z, nie wiem skąd się wzięło W pewnie od wody, G na ziemi jest 6GK. To się skraca, zostaje 1 szósta i jest taka odpowiedź, ten stosunek jest po prostu równy 1 szósta. Czyli ciśnienie wywierane przez e, słup wody o wysokości 1 metra na księżycu będzie 6 razy mniejsze niż takie ciśnienie wywierane przez ten słup cieczy na ziemi. W naczyniu znajduje się woda i nafta. O ciśnieniach cieczy na poziomach XYZ można powiedzieć, że w tym zadaniu korzystamy z prawa naczyń połączonych. To prawo mówi nam, że ciśnienie przy wspólnym dnie jest takie samo. I z tego prawa wiadomo też, że ciśnienie idąc od dołu na każdym poziomie będzie takie samo, aż do momentu, w którym zaczniemy mieć różne ciecze w jednym i w drugim ramieniu. W takim razie. Na poziomie x ciśnienie Px1 jest równe ciśnieniowi Px2. Natomiast poziom y to jest ten ostatni poziom, kiedy te ciśnienia są równe. Czyli Py1 jest równe Py2. Co się dalej dzieje? Dalej te ciśnienia zaczynają się ze sobą różnić, ponieważ mamy różne ciecze. W takim razie na pewno odpowiedź A odpada. Mamy do rozstrzygnięcia, do rozstrzygnięcia odpowiedź BC i ewentualnie D, czyli czy w ogóle to się da policzyć. A jeżeli da się to policzyć, to czy tutaj jest wyższe ciśnienie, czy tutaj jest wyższe ciśnienie? Jak to zrobić? Zastanówmy się nad tym ciśnieniem na poziomie Y. Jest jakieś ciśnienie PY, które jest takie samo po lewej i po prawej stronie, w pierwszej i w drugiej rurce. I teraz na samym szczycie tutaj ciśnienie jest równe 0, a w tym przypadku 0 jest dopiero tutaj. Bo ciśnienie hydrostatyczne to jest ρ razy g razy h. Gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość słupa cieczy. Tutaj nie mamy słupa cieczy już żadnego nad tym poziomem, więc ciśnienie hydrostatyczne wynosi 0. Tak samo w tym przypadku. Czyli widzimy, że od wartości py do 0 ciśnienie zmienia się Tutaj, a od wartości PY aż do tej wysokości, tutaj zmienia się ciśnienie od PY do zera. I teraz, jeżeli sobie założymy, że ten poziom Z wypada tutaj mniej więcej w połowie, no to skoro tutaj było ciśnienie PY, a tu jest ciśnienie równe 0 i widzimy, że P jest proporcjonalne do H, no to jeżeli wysok wysokość słupa cieczy tutaj o połowę gdzieś zmalała, to ciśnienie też zmalało gdzieś o połowę. Czyli PZ1 jest w przybliżeniu równe 1 druga PY, tak? Bo ciśnienie zmienia się od PY do 0 na jakimś odcinku, a tu jest od Y do Z jest gdzieś połowa tego odcinka, tak? Czyli widzimy, że tak samo jak zmienia się H, tak samo zmienia się P. Czyli jeżeli wysokość zmalała o połowę, to ciśnienie zmalało o polo o połowę. Jak jest w tej drugiej sytuacji? W tej drugiej sytuacji jest inaczej, bo tym razem tu mamy wysokość słupa cieczy. I ta zmiana od y do z to jest około 1/4h. Czyli w tym przypadku jeżeli p jest proporcjonalne do h do wysokości słupa cieczy, no to wysokość słupa cieczy na tym poziomie jest równa jakieś 3/4h. W takim razie ciśnienie będzie równe 3/4 PY3 czwarte ciśnienie, które jest na tym poziomie, bo tutaj od PY ciśnienie spada do zera przez ten cały odcinek. I teraz, jeżeli sobie porównamy te dwie wielkości, no to musimy powiedzieć, czy jedna druga PY jest większe, czy 3 czwarte PY jest większe. Oczywiście wiadomo, że 3 czwarte jest większe niż jedna druga. W takim razie PZ1 jest mniejsze od PZ2, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Do jakiej wysokości H należy nalać jednorodną ciecz do naczynia cylindrycznego, aby siła parcia cieczy na ścianę boczną była równa sile parcia cieczy na dno naczynia? Wysujemy sobie sytuację. Mamy tutaj naczynie cylindryczne. Nalewamy wodę do pewnej wysokości. I tu jest pewna wysokość H, o którą nas pytają, a to naczynie cylindryczne ma pewien promień R. I teraz ma być taka sytuacja, że siła parcia cieczy na ścianę boczną i jest równa siła parcia cieczy na dno. Siła parcia na dno jest tutaj, siła parcia na dno ją nazwijmy, a tu jest siła parcia na ścianę boczną. I wiemy, że te dwie siły parcia mają być sobie równe. Wyjdźmy z definicji ciśnienia. Bo ciśnienie to jest stosunek siły działającej na powierzchnię, i to jest właśnie ta siła parcia. Czyli ta siła parcia będzie równa ciśnienie razy pole powierzchni. Zacznijmy od tego co jest na dnie. Na dnie jest taka sytuacja, że jest pewne ciśnienie razy e, pewne pole powierzchni. Ciśnienie jest związane z tą wysokością słupa cieczy, czyli jest ro razy g razy h, a pole powierzchni jest równe pr kwadrat. Teraz co w przypadku ściany bocznej? Tutaj możemy powiedzieć, że ciśnienie, które działa, jest równe 1 druga p. Dlaczego? Bo na różnej wysokości to ciśnienie będzie się zmieniało, bo ciśnienie będzie malało z wysokością i będzie ono malało od wartości p do zera, czyli średnio możemy powiedzieć, że uśrednione ciśnienie wynosi 1 druga p. I teraz, na jakie pole powierzchni rozkłada się to działające ciśnienie? Ano, na, całą, na całe pole powierzchni, tutaj bocznej walca. A ile jest to pole powierzchni bocznej? Jeżeli sobie byśmy to rozwinęli, ten walec, to tak, rozwijamy go w ten sposób, że tu jest H, a tu jest długość obwodu, czyli 2πr. Czyli to pole boczne jest równe 2πrh. I to ciśnienie już rozpisujemy tak jak wcześniej, czyli to ciśnienie było ro razy g razy H. I tu jest 2 pi r h. I musimy przyrównać te dwa wzory, bo mamy obliczyć, kiedy te dwie siły parcia są sobie równe. Rogie H razy pi r kwadrat ma być w takim razie równe jedna druga, rogie H razy 2 pi RH. Rogie H. Rogie h, ro h się skróci, pi się skróci. Kwadrat z R się skróci, po lewej zostanie R, a po prawej mamy 1 druga razy 2, czyli 1 i jeszcze H. Czyli wyszło, że R równa się H, czyli przypadek C. Sześcienny drewniany klocek o długości krawędzi A równej 20 cm pływa w wodzie o gęstości 1000 kg na m3, zanurzony do połowy. Po zanurzeniu w cieczy o gęstości 800 kg na m3 będzie wystawał nad powierzchnię cieczy na wysokość równą. Trzeba sobie to narysować, oczywiście. Mamy tutaj powierzchnię wody i mamy drewniany klocek, który pływa zanurzony do połowy. Czyli jest jedna druga A, która wystaje, i jedna druga A, która jest zanurzona. I piszemy sobie warunek napływania ciała. Warunek jest taki, że siła grawitacji, która tutaj działa na ten klocek, musi być równa sile wyporu, która na ten klocek działa. W takim razie FG jest równe FW. Siła ciężkości jest związana z całym klockiem, czyli to jest masa klocka razy przyspieszenie ziemskie. Siła wyporu jest związana tylko z tą częścią klocka, który, która pływa. W takim razie to jest gęstość w tym przypadku cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy V zanurzone. G się skróci, możemy powiedzieć, że M jest równe rocie razy V zanurzone. A teraz zastanawiamy się, co się stanie po zanurzeniu w cieczy o gęstości innej. Ile będzie wystawał? No to patrzymy sobie na to. Mamy taką sytuację, że jest mniejsza gęstość, więc zapewne będzie mniej tonął, czyli powinien wystawać bardziej. I teraz pytamy się o to x, ile wystaje. A we wzorze będziemy potrzebować wartość, ile jest zanurzony. Tak? No to skoro ma A tutaj bok, no to tutaj jest A minus X. I znowu działa siła grawitacji, siła wyporu. Siła grawitacji jest równa dalej M razy G. Natomiast siła wyporu jest równa RO tej drugiej cieczy, napiszę tu dwójeczkę, przyspieszenie ziemskie razy V zanurzone, tylko tym razem to drugie V. Czyli możemy napisać, że MG jest równe ro 2 razy G razy V zanurzone 2. G się skróci i zostanie, że m jest równe ro 2 V zanurzone 2. Ponieważ to jest ta sama masa, to jest ten sam klocek, możemy przyrównać te dwa wzory. Mamy, że rocie, czy w pierwszym przypadku, niech to będzie 1 razy V zanurzenia w pierwszym przypadku jest równe RO 2 razy V zanurzenia w drugim przypadku. I teraz my mamy oszacować wartość x, więc jakoś to musimy tak rozpisać, żeby ta wartość x się w ogóle pojawiła. W takim razie przepisujemy gęstość, bo gęstości mamy podane. To są nasze wiadome. Więc gęstość możemy przepisać, natomiast zastanawiamy się nad objętością. Ile to jest objętość ta zanurzona? Tutaj możemy y, rozpisać w ogóle tą objętość, jako tam objętość sześcianu, ale możemy popatrzeć na to w ten sposób, że jest takie same pole powierzchni S. I tą objętość zapiszemy jako pole powierzchni S razy wysokość, na, y, znaczy ten fragment, który jest zanurzony. Czyli to. Ma tutaj wysokość 1 druga A, a w tym drugim przypadku mamy y, RO 2 razy V zanurzone 2, czyli S to samo pole powierzchni razy, ale tym razem tutaj mamy A minus X. I musimy sobie takie równanie właśnie rozwiązać. W takim razie widzimy, że S się skraca i zostaje, że RO1 razy 1 druga A jest równe RO2 a minus x, my chcemy wyciągnąć x, w takim razie dzielimy przez ro 2, mamy, że ro 1 przez ro 2 razy 1 druga a jest równe a minus x, odejmujemy a, ro 1 przez ro 2 razy 1 2 a minus a jest równe minus x i mnożymy przez minus 1, mamy w takim razie x równa się a minus ro1 przez ro2 razy 1 druga a. Tak, pomyślałam przez minus 1, więc zamiast minus x został x, zamiast minus a zostało a i zamiast tego na plusie zostało to na minusie. I teraz mamy wartości podane. RO1 to jest 1000 kg na m3, RO2 800 kg na m3 i A to jest 20 cm, czyli 0,2 m, żeby nie zapomnieć sobie tutaj e, tego zamienić. W takim razie x będzie równe 0,2 m minus 1000 kg na m3 przez... 800 kg na metr sześcienny razy jedna druga i razy 0,2 m. W takim razie kilogram na metr sześcienny skraca się z kilogramem na metr sześcienny, zostaje 0,2 minus jedna druga razy 0,2 to będzie 0,1 tu się te zera skrócą i 0,1 razy 10 to po prostu 1, czyli zostanie 1,8. ósma metra, czyli 0,2 m minus 1,8 metra to będzie 0,125 m. Jeżeli zamienimy to na centymetry, to to będzie 20 centymetrów minus 12,5 cm, czyli 7,5 cm, Wracamy do góry, patrzymy czy jest taka odpowiedź. E, tak, jest to odpowiedź D. I ważna rzecz, którą chciałam zwrócić przy tym y, zadaniu, na którą chciałam zwrócić uwagę, jest taka, że w treści zadania właśnie pytano nas o ten fragment, który wystaje nad powierzchnię. Tutaj łatwo się pomylić, ponieważ we wzorze na siłę wyporu bierzemy ten fragment, który jest y, zanurzony. W takim razie, jeżeli przez x oznaczylibyśmy sobie to, co jest zanurzone, to potem należałoby pamiętać, że, od tej war że tą wartość, która nam wyszła, trzeba by było odjąć od wartości A, czyli właśnie od krawędzi klocka. Prostopadłościan o wysokości D zanurzono w wodzie. Zależność siły wyporu działającej na prostopadłościan w funkcji głębokości zanurzenia poprawnie podaje wykres. Musimy teraz wymyślić jakiś wzór, przypomnieć sobie jakiś wzór, który pomoże nam rozstrzygnąć, który z tych wykresów jest prawidłowy. Jak wygląda siła wyporu? No siła wyporu to jest siła, która działa na ciało, które jest zanurzone w jakiejś ścieczy. Tak, będzie działała tutaj do góry siła wyporu. I ona ma wartość gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy objętość zanurzonej części, czyli w tym przypadku tego. W takim razie, kiedy zaczynamy zanurzać klocek, to ta siła wyporu musi być równa 0. Tak, no bo mamy klocek, zaczynamy go zanurzać. Skoro objętość zanurzona jest równa 0, no to siła wyporu jest równa 0. Następnie ten klocek zanurzamy. Jeżeli zanurzamy ten klocek i on ma kształt prostopadłościanu, to zanurzamy, jakby go w funkcji liniowej. Dlaczego? Bo jeżeli chcielibyśmy sobie to rozpisać, to objętość prostopadłościanu to jest pole podstawy razy wysokość. I teraz my będziemy stopniowo coraz głębiej ten klocek tutaj dawać, tak? Będzie liniowo powiedzmy rosła. Um, wysokość tego fragmentu, który jest zanurzony, w takim razie liniowo też będzie rosła siła wyporu. Czyli siła wyporu rośnie, jak ten klocek do wody wsadzamy. Jak w końcu jesteśmy w wodzie, to na ten klocek działa pewna siła wyporu o wartości gęstość cieczy razy przyspieszenie grawitacyjne, razy objętość całego ciała. I teraz nieważne, na jakiej głębokości jesteśmy, ta siła wyporu po prostu tyle wynosi. Tak? I ona tutaj w żaden sposób już nie zależy od tej głębokości, na której się znajdujemy. W takim razie, w tym przypadku siła wyporu jest po prostu stała. I teraz szukamy wykresu, który mógłby to opisać. I jest to wykres A. W takim razie prawidłowa jest odpowiedź A. Ciało zawieszono na haczyku siłomierza. Po zanurzeniu ciała w wodzie, wskazanie siłomierza wynosi 2 trzecie ciężaru ciała. Gęstość ciała wynosi. Żeby rozważyć to zadanie, trzeba je narysować. Pierwsza sytuacja jest taka, że jest siłomierz i na haczyku wisi ciało. I ten siłomierz wskazuje pewną wartość siły ciężkości, bo tutaj działa siła ciężkości na ciało, sprężyna jest rozciągnięta, tutaj działa siła sprężystości, te dwie siły się równoważą i w ten sposób możemy odczytać sobie właśnie, jak jest ciężar tego ciała, czyli ta siła ciężkości działająca. Czyli FC jest równe Q. I teraz wkładamy to do wody. Czyli sytuacja wygląda tak, że teraz jesteśmy w wodzie i siłomierz pokazuje coś innego. Dlaczego? No, bo tutaj działa nie tylko siła ciężkości, ale działa jeszcze siła wyporu. W takim razie siłomierz pokaże różnicę między tymi dwiema siłami. Czyli on pokaże pewien ciężar Q z gwiazdką, który będzie równy FC. Minus FW. I mamy podane, że ten ciężar z wynosi 2 trzecie ciężaru ciała. W takim razie mamy, że 2 trzecie siły ciężkości jest równe siła ciężkości minus siła wyporu. W takim razie siła wyporu będzie równa, jeżeli to dodamy obustronnie, a to odejmiemy obustronnie, to będzie równa 1 trzeciej siły, si, siły ciężkości. Teraz, jak możemy rozpisać siłę wyporu? To jest gęstość cieczy razy przyspieszenie grawitacyjne razy objętość zanurzonego ciała. Po prawej mamy 1 trzecia masa ciała razy przyspieszenie grawitacyjne. Przyspieszenie się skraca i teraz trzeba rozpisać tę masę. To jest masa całego ciała. Gęstość ciała jest równa masa ciała przez objętość ciała. W takim razie masa to jest gęstość ciała razy objętość. Jeżeli to tu wstawimy, to otrzymamy, że ro, tu było cieczy, razy objętość zanurzonego ciała, jest równa 1 trzecia ro ciała razy objętość. Objętość się skraca i zostaje, że ro cieczy. Jest równa 1 trzecia ro ciała. Jeżeli pomnożymy to przez 3, to wyjdzie, niestety muszę zapisać tu, że gęstość ciała jest równa 3 razy gęstość cieczy. Mamy do czynienia z wodą. Gęstość wody to jest 1000 kg na metr sześcienny. 3 razy 1000 daje 3000, czyli 3000 kg na metr sześcienny, a w notacji wykładniczej 3 razy 10 do 3 kg przez m3, czyli odpowiedź C. Kula o masie M pływa w cieczy zanurzona w 1 trzeciej swojej objętości. Aby ją całkowicie zanurzyć, należy podziałać skierowaną pionowo do dołu siłą równą. Rysujemy pierwszą sytuację. Kula pływa w cieczy zanurzona w jednej trzeciej swojej objętości. Czyli mniej więcej w ten sposób. 1 trzecia V jest zanurzona. I tutaj działają dwie siły. Siła ciężkości skierowana do dołu i siła wyporu skierowana do góry. I te dwie siły się ze sobą równoważą, czyli możemy napisać, że siła ciężkości jest równa sile wyporu. I teraz pytamy się, że co trzeba zrobić, aby całkowicie zanurzyć kulkę? Jeżeli całkowicie zanurzymy kulkę, to tak, będzie działała dalej siła ciężkości, taka sama kulka nie zmieniła masy. Będzie działała siła wyporu, ale większa, bo większa objętość została zanurzona bo to jest objętość V. A to jest możliwe dzięki temu, bo zadziałaliśmy pewną siłą F, której szukamy. W takim przypadku tutaj równanie jest następujące. Siła, której szukamy plus siła ciężkości ma zrównoważyć siłę, wypadku, siłę wyporu. Niech tu będzie jakieś Fw1, a niech tu będzie Fw2. Jeżeli sobie to rozpiszemy, to mamy. Siła ciężkości to jest mg. Siła wyporu to będzie gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy objętość części zanurzonej, czyli w tym przypadku 1 trzecia V. Tutaj sytuacja jest następująca, f plus mg jest równe, siła wyporu w tym przypadku to będzie rocieczy, razy g, razy v, cała objętość, która została zanurzona. I teraz widzimy, że ten człon rocieczy razy przyspieszenie ziemskie razy objętość zanurzona jest tutaj, tylko różni się o tę jedną trzecią. W takim razie, jeżeli ja pomnożę przez 3, to będę miała, że 3mg jest równe rocie czy razy g razy v, czyli 3mg można wstawić tutaj. W takim razie f szukane plus mg jest równe 3mg. W takim razie siła, którą trzeba do dołu zadziałać jest równa 3mg minus mg, czyli 2mg, czyli odpowiedź d. Taką siłą trzeba dodatkowo zadziałać, żeby tę kulkę y, w całości zanurzyć. Ciało pływa zanurzone w czterech piątych swojej objętości w cieczy o ciężarze właściwym 750 N na m3. Ciężar właściwy ciała wynosi. Rysujemy sytuację. Pływa ciało zanurzone w czterech piątych swojej objętości. Czyli jakoś tak. Tu są cztery piąte V. I znamy ciężar właściwy cieczy. Jeżeli to pojęcie jest nam w jakiś sposób obce, no to po prostu patrzymy na jednostkę. To jest. Jakiś ciężar, jakaś siła w newtonach, która jest w jakiejś objętości, bo tu jest metr sześcienny, tak? Ciężar właściwy. W takim razie to jest jakieś f przez v, a zasadniczo q przez v, tak? Bo ciężar właściwy, czyli ciężar w objętości. Zaczynamy tradycyjnie, zaczynamy od rozpisania sił. Do dołu działa siła ciężkości, do góry działa siła wyporu. Skoro ciało pływa, te dwie siły się równoważą. Fc jest równe Fw. I staramy się to rozpisać. Siła ciężkości to jest m razy g. Masa ciała razy przyspieszenie ziemskie. Siła wyporu w tym przypadku to będzie gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy ta objętość zanurzona, czyli 4 piąte V. I teraz tak. Mamy znaleźć ciężar właściwy ciała. I mamy go znaleźć na podstawie znajomości ciężaru właściwego cieczy. Ciężar właściwy ciała to będzie ciężar przez objętość. Ciężar ciała jest dany tutaj, tak? Masa ciała razy jego przyspieszenie ziemskie to jest nic innego jak ciężar ciała. A to V to jest objętość zanurzonego ciała. W takim razie, jeżeli podzielimy tu przez V ciała to mamy mg, które zastąpiliśmy przez ku ciała, bo wiemy, że masa razy przyspieszenie się ziemskie to jest ciężar, podzieliliśmy przez to V, czyli mamy przez V ciała. I to jest już to, co mamy znaleźć. To jest ciężar właściwy. Ciężar na jednostkę objętości, tak? bo newton przez metr sześcienny. Co zostanie po prawej? Ro cieczy razy g razy 4 piąte. No ale nie znamy gęstości cieczy. Musimy tutaj coś wymyślić. I najlepiej byłoby skorzystać oczywiście z ciężaru właściwego cieczy, bo to mamy podane. Wiadomo, że gęstość to jest masa przez objętość. Wobec tego gęstość cieczy to to jest jakaś masa cieczy przez jakąś objętość cieczy. Jeżeli ja to obustronnie pomnożę przez g... No to mam, że rocieczy razy g jest równe masa cieczy razy g przez V cieczy. Dlaczego to zrobiłam? Bo ja nie chcę mieć masy cieczy na objętość cieczy. Ja chcę mieć ciężar cieczy na objętość. Żeby dostać ciężar, to muszę masę pomnożyć przez przyspieszenie ziemskie. W ten sposób przez zabieg tego mnożenia wykreowałam sobie wielkość, która jest niczym innym, jak właśnie ciężarem właściwym cieczy. Bo masa cieczy razy przyspieszenie e, ziemskie to jest ciężar cieczy. I to jest przez objętość cieczy. Tak? I to jest równe roce razy g. Tak? Bo ja rozpisałam, co to jest ro, i potem sobie pomnożyłam przez g, żeby mieć iloczyn masy cieczy i przyspieszenia ziemskiego, czyli ciężar cieczy. I tak się fajnie składa, że to ro cieczy razy g ja mam tutaj dokładnie, tak? Czyli to coś mogę sobie wstawić tutaj. Czyli wiem, że q ciała przez v ciała jest równe. Ku cieczy przez V cieczy i razy jeszcze te 4 piąte, tak? Bo to coś interpretowałam jako to coś, tak? Bo masa raz przyspieszenie ziemskie to jest ciężar. I teraz tak, to mam obliczyć, a to znam, bo ciężar właściwy cieczy wynosi 750 m 3 W takim razie mogę to podstawić. To coś, czego szukam, czyli ku ciała. Przez V ciała jest równe 750 newtonów na metr sześcienny razy 4 piąte. Jeżeli so, sobie na to spojrzymy, to tu możemy skrócić 7 przez 5 to jest 1, 25 na 5 to jest 5, 0 150 razy 4 to jest 600 newtonów na metr sześcienny i to jest odpowiedź B. Do szalek wagi przywiązane są dwie kulki o jednakowych ciężarach i objętościach V i 2V. Jeżeli kulki zanurzymy w dwóch różnych cieczach, to waga nadal będzie w równowadze gdy. Musimy sobie rozważyć te dwie sytuacje i siły, które działają tutaj na te kulki. Na obie kulki będzie działała siła ciężkości FC. Wiemy, że mają jednakowy ciężar, więc te siły będą takie same. I jeżeli... Mm, Układ ma być w równowadze, to działające siły wyporu FW1 i tutaj siła wyporu FW2 muszą mieć taką samą wartość, żeby układ pozostawał w równowadze i żeby waga się nie wychylała w którąś stronę. W takim razie możemy zapisać, że ta siła wyporu w pierwszym przypadku musi być równa sile wyporu w drugim przypadku, bo są takie same ciężary tych ciał, więc w ten sam sposób do dołu będą ciągnąć. W takim razie, jeżeli układ ma być w równowadze, to to samo musi coś ciągnąć ich do góry. Siła wyporu w tym przypadku musi być równa sile wyporu w tym przypadku. I teraz tak, jak możemy rozpisać sobie siłę wyporu po lewej stronie? To jest gęstość cieczy numer 1. Razy przyspieszenie grawitacyjne, razy objętość tego pierwszego ciała, bo to całe ciało jest zanurzone. W takim razie razy V. W drugim przypadku jest gęstość cieczy RO2, bo to są dwie różne ciecze, razy przyspieszenie grawitacyjne G i razy objętość zanurzona. Wiemy, że ta druga kulka, która jest zanurzona, ma dwa razy większą objętość, czyli 2V. I teraz patrzymy. G się skraca, V się skraca. Zostaje, że RO1 jest równe 2RO2. I szukamy takiej odpowiedzi. ro 1 jest równe 2 2 Jest to odpowiedź C. Kulka metalowa o objętości 2 10 do minus 5 m3 ma w powietrzu ciężar 2 N. Ta sama kulka zanurzona w wodzie waży około. Jak to sprawdzić? Pierwsza rzecz, którą wiemy, to że ciężar wynosi 2 N, jeżeli jesteśmy w powietrzu. Teraz, co się dzieje w wodzie? W wodzie, jeżeli zanurzymy kulkę, no to Działa na nią siła ciężkości skierowana do dołu, ale działa również na nią siła wyporu skierowana do góry. I ciężar w wodzie to będzie różnica między siłą ciężkości, która działa normalnie, a siłą wyporu. Czyli możemy powiedzieć, że to jest różnica między ciężarem w powietrzu a siłą wyporu. W takim razie, żeby obliczyć QW, musimy obliczyć, to mamy podane. Siła wyporu. Siła wyporu to jest gęstość w tym przypadku wody razy przyspieszenie ziemskie razy objętość kulki, która została zanurzona. Po prostu i wszystkie dane mamy. Ten ciężar będzie w takim razie równy. 2 N minus gęstość wody 1000 kg na metr sześcienny. Przyspieszenie grawitacyjne 10 m na sekundę kwadrat około. I objętość, wreszcie, którą nam podali 2 razy 10 do minus 5 metra sześciennego. Metr sześcienny, metr sześcienny się skraca. Kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest newton. I patrzymy. 1000 razy 10 to daje 10 tysięcy, czyli 10 do 4. 10 do 4 razy 10 do minus 5 daje 10 do minus 1. W takim razie mamy 2 razy 10 do minus 1, czyli 0,2. W takim razie jest 2 N minus 0,2 N, bo tutaj ustaliliśmy, że taka jednostka wychodzi, czyli 1,8 N. Odpowiedź D.